Witam wszystkich serdecznie na uroczystości otwarcia Parku Mocy przy ulicy Łaskiej 90. Jest to kawałek zieleni, który zagospodarowaliśmy. Położyliśmy 600 m2 kostki, postawiliśmy około 20 ławek, zamontowaliśmy około 10 koszy, a wraz z Urzędem Miasta postawiliśmy nowe oświetlenie, nowe lampy, które będą nam oświetlać ten nasz teren również w nocy. Panie Prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za tą pracę, bo to jest tak, że dzieje się w naszym mieście. Piękny teren, który był zaniedbany, dzisiaj jest przywrócony mieszkańcom Zduńskiej Woli. Można tutaj odpoczywać, można spędzić przyjemnie czas. Wystarczy trochę energii i współdziałania, żeby realizować uporządkowanie miasta. W wielu dziedzinach to czynimy. I tak jak dzisiaj zagrodziliśmy Plac Wolności, tak dzisiaj również jakby otwieramy nową przestrzeń rekreacji, poszanowania dla zieleni miejskiej. Jestem przekonany, że również jeżeli będzie taka potrzeba, to te drzewa, które tam będą wykopane na Placu Wolności, przesadzimy chociażby tutaj w parku przy terenach rekreacyjno-sportowych miasta Zduńska Wola. Panie Prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za ten kawałek dobrej pracy. Za chwilę będzie wiosna, będzie tu zielono i będą wypoczywali mieszkańcy Zduńskiej Woli. No, nawet dzieciaczki kibicują. Chłopaki, po linach się można powspinać, tam są liny.